Druga tura wyborów prezydenckich za nami. Moim i Państwa gościem jest wicemarszałek Senatu, pan Michał Kamiński. Witam serdecznie, panie marszałku, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. 400 kilkadziesiąt tysięcy różnicy głosów między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. To oznacza, że Andrzej Duda będzie prezydentem na kolejne 5 lat. Niektórzy mówią, Rafał Trzaskowski mógł jechać do Końskich, przynajmniej się pokazać, miałby zwycięstwo. Jest w tej tezie jakaś prawda, panie marszałku? Wie pan, dzisiaj łatwo jest krytykować kampanię, jeżeli się jej nie prowadziło, po jej zakończeniu. Ja chciałbym tego uniknąć. Mogę odpowiedzieć tylko w ten sposób, że gdybym ja odpowiadał za to i gdyby to dotyczyło moich decyzji, ja byłbym za tym, żeby w takiej debacie wziąć udział. Natomiast to wynikało zapewne z jakiejś strategii, którą przyjął sztab Rafała Trzaskowskiego. Nie mi to oceniać. I jak sądzę, dzisiaj nie warto poszukiwać jednego konkretnego powodu, dla którego Rafał Trzaskowski nie jest dzisiaj niestety prezydentem Rzeczpospolitej, bo takiego jednego powodu nie znajdziemy. Mam wrażenie, że cała opozycja musi potraktować ten wynik Rafała Trzaskowskiego, który jest wynikiem bardzo imponującym, pokazującym na możliwości mobilizacyjne opozycyjnych wyborców, no ale w dalszym ciągu nie wystarcza do tego, co w polityce jest zasadnicze. W polityce nie jest ważne nic innego, jak to, kto wygrywa wybory i pełni władzę. W związku z tym opozycja musi się zastanowić, co się stało i z całą pewnością tutaj nie zadecydowała debata w Końskich czy jej brak, proszę mi wierzyć, co zadecydowało, że mimo tego, iż tak wielu Polaków dostrzega zło tej władzy, to mimo wszystko około pół miliona wyborców zabrakło nam do tego, by tę władzę zmienić. I dzisiaj najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić w opozycji, to z jednej strony szukać złych powodów, mówić, a to ten popełnił błąd, to tamten popełnił błąd, przerzucać się wzajemnie odpowiedzialnością, bo lekcje muszą odrobić wszyscy. To znaczy każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co takiego w języku opozycji, w naszym działaniu, w tym, jak się komunikujemy z Polakami, jest złe, że nie potrafimy do siebie po raz kolejny przekonać większości Polaków. No i to jest zadanie, którego za opozycję, za każdego polityka opozycyjnego z osobna i wszystkich razem nie wykona nikt inny, tylko oni. Czyli tylko my. Panie marszałku, to zapytam inaczej. Co jest kluczem do sukcesu, co było kluczem do sukcesu prezydenta Andrzeja Dudy? To, że premier Mateusz Morawiecki rozwoził promesy, to, że Andrzej Duda obiecywał kolejne socjalne programy albo ich utrzymanie, to, że mówił, że polska rodzina ma wyglądać tak, a nie inaczej, uderzył w ten ton, który jego elektoratowi jest bardzo bliski, przekonał do siebie, bo sondaże pokazują, no, ponad 50% wyborców Krzysztofa Bosaka. To też może dało mu pewną przewagę. Wie pan, ale znowu, nie sądzę, żeby dobrą odpowiedzią na to, bo bardzo za prostą i trochę zwalniającą nas wszystkich z refleksji i tak naprawdę dającą przewagę PiS-owi, to jest powiedzenie tylko za 500+. Dali 500+ i ludzie na nich głosują. Raz, że to w ten sposób obrażamy tych ludzi. Bo mówimy do ludzi, których chcemy przekonać. I od czego zaczynamy, panie redaktorze, wtedy rozmowę z człowiekiem, którego chcemy przekonać? Najpierw mu mówimy, że jest sprzedajny. No bardzo trudno, jeżeli zaczniemy od takiego tekstu, przekonać później, żeby na nas głosował. I przecież nie jest tak, że ludzie są sprzedajni. To jest za proste wyjaśnienie. To nie o to chodzi. Polityka socjalna PiS-u, bardzo często niemądra zresztą, ale jest elementem czegoś, co PiS-owi udało się Polakom jednak wmówić, że są partią zwykłych polskich spraw. I takie było logo też, prawda? Takie było hasło Andrzeja Dudy. To, że oni mówili jakby w imieniu Polaków, a opozycja mówiła w imieniu elity. To jest straszna pułapka, w którą PiS dał zagnać opozycję, a opozycja zrobiła za mało, żeby z tej elitarnej pułapki nieprawdziwej wyskoczyć. I to jest zadanie na przyszłość, bo trzeba też demaskować Prawo i Sprawiedliwość, że nie jest partią zwykłych polskich spraw, nie jest partią zwykłych Polaków i nie załatwia tych spraw zwykłych Polaków, a już na pewno nie załatwia spraw tych zwykłych Polaków, dzieci i wnuków. Czyli nie patrzy w realną przyszłość i nie zabezpiecza realnej przyszłości naszego narodu.
Udało się wam, panowie, między innymi panu, panie senatorze, czy Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, czy innej grupie senatorów, na przykład Szczęstochowi Wojciechowi Koniecznemu, stworzyć taką mocną reprezentację, że mimo jednego głosu, ale macie przewagę w Senacie, to jaki błąd opozycja popełnia? Była rozbita, nie poparł jeden kandydat z pierwszej tury tego, który znalazł się w drugiej, czy gdzieś jest bardzo głęboko jakiś błąd popełniany i tak jak pan powiedział, opozycja daje się zaganiać w pułapkę, którą szykuje PiS raz za razem? Gdzie jest taki błąd? Tych powodów jest kilka. Ja mam wrażenie jednak, że myśmy szli do Senatu i dlatego była ta większość jako jedność, ale nie, nikt nie miał świadomości, że głosuje na jedną konkretną partię polityczną. Moja partia jest z tych wszystkich partii najmniejsza. Jesteśmy koalicjantami PSL-u. Ja byłem kandydatem do Senatu, ale przecież popartym faktycznie przez wszystkich. Od Lewicy po Platformę Obywatelską, oczywiście PSL. Podobnie było w okręgu, gdzie jest właśnie pan senator Konieczny, prawda? Z Lewicy. I to była jedność, ale taka jedność prawdziwa, nie wymuszona, tylko prawdziwa. I myślę, że każdy z nas też indywidualnie potrafił rozmawiać z wyborcami. Ja miałem bardzo trudny okręg wyborczy, w którym przede mną senatorem był Konstanty Radziwiłł, wielkie nazwisko, ważny polityk, bardzo ustosunkowany w tym obozie władzy, także robiący bardzo bogatą kampanię wyborczą. Mi było trudno, musiałem rozmawiać z ludźmi, musiałem ich przekonać, dlaczego mandat, który ma PiS, trzeba oddać opozycji i to w momencie, w którym PiS dostaje jeszcze więcej głosów w skali kraju niż 4 lata wcześniej. I udało mi się. Ale dlatego, że nikt nie mógł powiedzieć o mnie, że nie jestem normalnym gościem z ulicy. Nie, normalnym gościem, który chociaż popełnia błędy, nieraz w życiu się potknął i nieraz za to wziął po głowie, ale jestem dokładnie, mam takie same troski, takie same radości i takie same marzenia jak każdy człowiek w moim okręgu wyborczym i mogę z nimi o tym rozmawiać, nawet jak się ze mną nie zgadzają i mogą mnie obsobaczyć, na co też pozwalam, bo jestem politykiem i byle kulturalnie, a nawet jak jest czasem mniej kulturalnie, to też pozwalam, bo jestem politykiem, muszę mieć grubszą skórę, ale możemy ze sobą rozmawiać. Myślę, że opozycji potrzeba tego, tej od zdemitologizowania, że my jesteśmy jakąś tam brukselską elitą, prawda? Bo byliśmy w Europarlamencie, Trzaskowski był w Europarlamencie, ja byłem 11 lat i tak dalej. Ale nie, no trzeba pokazać, że Europa to nie jest obce ciało, że my jesteśmy stąd, że my jesteśmy po prostu ludźmi, którzy rozumieją Polskę i trochę nauczyć się tego gniewu, który wyborcy mają do Prawa i Sprawiedliwości. Nauczyć się tego gniewu, jak o tym gniewie mówić tak, żeby inni go rozumieli. Bo ten gniew jest i mimo tego gniewu opozycja nie udało się opozycji przekonać. To jest zadanie dla nas na przyszłość. Najważniejsze jest to, by teraz, przepraszam, nie lubię takich eklezjalnych sformułowań, ale nie gasić ducha. Panie marszałku, czyli co? Zjednoczyć się, a Rafał Trzaskowski mógłby być liderem? To jest jakiś pomysł? Panie redaktorze, chodźmy po ziemi. Rafał Trzaskowski najbliższe 3 lata musi być prezydentem Warszawy, bo nic innego tak by Prawa i Sprawiedliwości nie cieszyło, jak gdyby ten mandat w Warszawie oddał i otworzył drogę PiS-owi do przejęcia jeszcze Warszawy, prawda? Więc jasne, że musi być prezydentem Warszawy i tutaj nie wolno jakichś nieroztropnych pomysłów zgłaszać, żeby nim być przestał. Natomiast nie wyobrażam sobie z drugiej strony, żeby Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy i były kandydat na prezydenta, który przegrał, ale zdobył bardzo potężne poparcie społeczne, nie wypowiadał się i nie był aktywny w polskiej polityce. Ja myślę, że bardzo wielu z nas będzie nawet od niego tego oczekiwać, ale to nie może mu przeszkadzać w sprawowaniu mandatu, o który poprosił swoich wyborców i go dostał, czyli mandatu prezydenta Warszawy, co jak sądzę jednak wyklucza, by pełnił formalnie rolę jakiegoś lidera, bo po prostu to jest bardzo trudne do połączenia. Ale powrócę jeszcze do tego wątku. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska to jest ta partia, która powinna być tą formacją, która grupuje te pozostałe. Panie redaktorze, ja powiem panu tak. No, doświadczenie nas uczy, że daliśmy się grupować Platformie Obywatelskiej ostatnio za każdym razem. Prawda? A teraz też. Myśmy mówili co w pierwszej turze? Kochani, Rafał Trzaskowski jest świetny, tylko sondaże pokazują, że on w drugiej turze przegra z Dudą. My mówiliśmy,
Kosiniak ma szansę wygrać w drugiej turze z Dudą, bo to też pokazywały sondaże. Hołownia mówił, ja też mam szansę wygrać z Dudą w drugiej turze. To też sondaże pokazywały. Usłyszeliśmy od Platformy i wyborcy to usłyszeli, ani Hołownia, ani Kosiniak, musicie być przy Platformie, to my weźmiemy ten sztandar do pokonania PiS-u. Bardzo wielu wyborców odeszło od Hołowni, chcąc najpierw na niego głosować. Bardzo wielu wyborców odeszło od Kosiniaka, nie dlatego, że Kosiniak był gorszy od Trzaskowskiego, albo na odwrót, bo to są bardzo fajni obaj kandydaci, ale ci wyborcy odeszli od Kosiniaka do Trzaskowskiego, bo wierzyli, że Trzaskowski wygra wybory. Myśmy mówili, ale hej, wyborcy, te sondaże pokazują, że Trzaskowski jest świetny w pierwszej, ale przegrywa w drugiej. No nic, ogień medialny Platformy był na tyle silny, że wyborcy uwierzyli, dali szansę nie Hołowni, nie Kosiniakowi, zmierzyć się z Dudą, tę szansę zmierzyć się Dudą wyborcy dali Rafałowi Trzaskowskiemu. Mimo, że sondaże mówiły, że Rafał Trzaskowski ma najmniejsze z tej trójki opozycyjnej szanse, by Dudę pokonać. Ale wyborcy tak zadecydowali. To jest ich prawo. I dlatego wszyscy w drugiej turze powinni zrobić to, co ja, czyli solidarnie popierać Rafała Trzaskowskiego. I to robiłem od pierwszego dnia drugiej tury. Ale się nie udało. I ponieważ się nie udało, ja stawiam tezę, że nie udało się nie dlatego, że Rafał Trzaskowski był złym kandydatem, bo był oczywiście lepszym kandydatem od Andrzeja Dudy. To, co zaszkodziło przede wszystkim, jak sądzę, Rafałowi Trzaskowskiemu, to zbyt mocne przywiązanie do szyldu Platformy Obywatelskiej. Skoro Platforma dostała w wyborach 27, a Trzaskowski w pierwszej turze 30, to oznacza, że kolejni wyborcy opozycyjni, którzy są potrzebni do zwycięstwa, to są wyborcy, którzy z jakichś powodów nie lubią albo nie chcą głosować na Platformę Obywatelską. Więc podkreślanie partii, na którą oni nie chcą głosować, ale jest szansa, że zagłosują na Trzaskowskiego, jest po prostu strategicznym błędem. Ale dzisiaj także byłoby błędem po raz kolejny mówić wyborcom, że teraz znowu co, inne partie opozycyjne mają się zamknąć, bo znowu dajemy piątą szansę Platformie przegrać z PiS-em. No ja nie chcę już nikomu dawać szansy przegrać z PiS-em, dajcie nam szansę z PiS-em wygrać. Panie marszałku, 3 lata Sejm, prezydent to jest to, co ma dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, opozycyjny Senat. Czytałem ci takie wypowiedzi, takie komentarze. To będzie ostry kurs na to, by pewnych rzeczy przeprowadzić, zreformować sądy po swojemu, żeby nie patyczkować się z opozycją, wprowadzać swoje reguły gry w każdym obszarze, nawet w obszarze, który dotyczy aborcji. Pan się boi takiego czarnego scenariusza, czy jednak te 3 lata tak się źle nie zapowiadają? Znaczy, ja w ogóle uważam, że my się powinniśmy mniej bać, znaczy, bo Prawo i Sprawiedliwość na naszym lęku też żeruje, że my gdzieś boimy się, nie pójdziemy na debatę, będziemy się bali, nie wyjdziemy, nie zaprotestujemy, przestańmy się bać. Nie ma się co bać Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość będzie zawsze wygrywać. Ja się nie boję PiS-u, natomiast wiem jedno, oni na pewno podejmą próbę zaostrzenia polityki względem sądów. Będziemy tego bronić, na ile będziemy mogli w Senacie. Na pewno podejmą próbę ataku na wolne media, bo to zapowiedział Jarosław Kaczyński. I jak sądzę, bo o tym nie mówili głośno, ale mówili cicho. Za chwilę położą na stole zaostrzoną ustawę antyaborcyjną. Bo presja Kościoła będzie bardzo duża. Oni to obiecali i ciągle mówili, no nie możemy, bo przed wyborami nie chcemy zaogniać. Mają teraz 3 lata. I teraz albo Jarosław Kaczyński, chwała Bogu, był cyniczny i wcale nie chce zaostrzać ustawy aborcyjnej i większość Polaków odetchnie z ulgą. Jarosław Kaczyński wcale nie wierzy w nauczanie Kościoła w tym względzie i chwała Bogu, nie zafunduje Polakom talibanu, ale może się okazać, że jednak Jarosław Kaczyński wierzy w to, że trzeba Polakom zafundować restrykcyjną ustawę antyaborcyjną i wierzy w to, co mu w tej sprawie mówi Kościół. Ma do tego jakby też no, prawo jako obywatel, tylko że dzisiaj ma ogromny wpływ na to, jakie będzie to prawo stanowione. Prawda? Nie jako jeden obywatel, tylko lider całej formacji politycznej. Więc jest niestety duża szansa, że nam będą chcieli zaostrzyć ustawę aborcyjną. Centralizacja państwa, bo to też się mówi zamach na samorządy. Mniejsze możliwości finansowe dla samorządów, ograniczenie wpływów tego, co one dzisiaj mają w swojej kasie, już to samorządy odczuwają. Bo mówią mi o tym samorządowcy, z którymi rozmawiam,
że tych pieniędzy jest mniej, a wydatków jest coraz więcej. Ja nie sądzę, żeby oni poszli dzisiaj w zmianę, o czym się kiedyś mówiło, reformy samorządowej terytorialnej, bo by to oznaczało, żeby przyspieszali wybory, a ja nie sądzę, żeby oni teraz się do jakichś wyborów prędko palili. Nie przypuszczam. Natomiast na pewno będzie postępowało to zawłaszczanie samorządu w rozumieniu w zasadzie pozbawianie samorządu swobody działania poprzez ograniczanie finansowania, to znaczy poprzez ograniczanie finansowych możliwości samorządów. Kolejne zadania, które będzie rząd narzucał, nie dając na to pieniędzy, będą powodowały, że będą chcieli doprowadzić do takiej sytuacji, że wyborcy zobaczą, że samorząd nic nie może. Bo przecież to jest chytre działanie, tak jak z Europą. Oni nie powiedzą, likwidujemy samorząd, ani nie powiedzą, wychodzimy z Europy. Oni chcą doprowadzić do takiej sytuacji, w której nagle się okaże, że tak, z Europy nie ma pieniędzy, że jesteśmy w tej Europie na marginesie, do którego oni doprowadzili i powiedzą, no to po co nam Europa, prawda? I z samorządami to samo. Oni doprowadzą do tego, że prezydent miasta nic nie będzie mógł. To powiedzą wtedy wyborcom, no to posłuchajcie, to po co taki prezydent? To lepiej będzie wojewodę premier mianował, bo i tak ten prezydent nic nie może, prawda? To jest w tym długofalowym planie prania mózgów Polaków i niszczenia naszej wolności. To z całą pewnością tego typu scenariusz się mieści. Pan ma jakiś pomysł polityczny, może ktoś inny, jak tą tendencję przegrywania kolejnych wyborów odwrócić? No bo jeśli patrzeć na wyniki liderów, czy też kandydatów na przykład z Lewicy, Roberta Biedronia, czy na wynik Kosiniaka-Kamysza, no to one optymizmem nie napawają, a jeśli patrzeć na to, ile osób na przykład mieszkających na wsi zagłosowało na lidera PSL, a ilu na Andrzeja Dudy, no to też to dobrze nie wygląda. Jest Szymon Hołownia, jest świeżą, nową twarzą. Pytanie tylko, czy mając 3 lata do kolejnych wyborów jest w stanie powtórzyć taką sytuację, jaką zrobił Paweł Kukiz, który zbudował ruch. Jeżeli Szymon Hołownia za chwilę nie zgromadzi jakiejś reprezentacji parlamentarnej, czyli nie znajdzie jakichś posłów, no zapewne w Platformie Obywatelskiej, no, która jest osłabiona po porażce, bo to jest kolejna porażka Platformy i pytanie, jakie znajdą na to, na kryzys Platformy, jaką odpowiedź znajdą politycy tej partii. Więc Hołownia pewnie liczy na to, że kogoś z Platformy znajdzie i stworzy jakąś reprezentację parlamentarną, bo ja się zgodzę z panem, że Hołownia z bardzo dobrym wynikiem i możliwościami, także zdolnościami retorycznymi, dialogu z wyborcami, pozostawiony poza Sejmem, czyli poza głównym nurtem polityki na najbliższe 3 lata, no ma ogromnie małą szansę, żeby funkcjonować, bo jako kto wróci jako celebryta, no to już jakby no, to są inne role. No, a będzie kim wtedy? Będzie liderem nieparlamentarnej partii, która wokół czego będzie organizować ludzi i struktury, jeżeli nie ma żadnych wyborów do przodu, prawda? No to będzie bardzo trudne zadanie. Ja nie mówię tego przez złośliwość wobec Hołowni, tylko stwierdzam, że ma wybory za 3 lata, więc jeżeli nie znajdzie, nie wyrąbie sobie miejsca w parlamencie jakiegoś, to po prostu tego nie przetrwa, bo to są prawa fizyki w jakimś sensie. Zobaczymy, jak będzie. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj, tak jak powiedziałem, 3 lata ma większość w Sejmie, ale właśnie jeszcze na koniec o to Prawo i Sprawiedliwość zapytam o tą układankę. Mówi się, będzie rekonstrukcja rządu i gdzieś tam czytam komentarze. Jarosław Gowin to jest ta pierwsza osoba, która jest do usunięcia. Może i oczywiście takie też pytania o budowaniu innej koalicji tej Zjednoczonej Prawicy, na przykład w oparciu może o posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, które też jest, przynajmniej zdaniem komentatorów, osłabione. Nie wie pan, ja nie wiem, nie wyobrażam sobie, szczerze panu powiem, koalicji PSL-u z PiS-em. No, po prostu to by w ogóle znaczyło nasz Unii Europejskich Demokratów rozbrat z tą koalicją z kolei, więc byłoby nam bardzo przykro i byśmy się czuli w ogóle, no nie po to tworzyliśmy ten układ, żeby PSL tworzył koalicję z PiS-em, więc wydaje mi się to w ogóle, nie znam żadnego poważnego polityka PSL-u, który by w ogóle to rozważał, więc wydaje mi się, że to jest zupełnie fantastyczny scenariusz, w sensie nie taki świetny, fantastyczny, tylko że z dziedziny fantazji i dlatego fantastyczny scenariusz. Nie ma najmniejszych powodów, żeby PSL się bratał z PiS-em. Natomiast jest oczywiście fakt, że
i Lewica odniosła nie najlepszy wynik w pierwszej turze, i PSL, Koalicja Polska odniosła. Przypomnę tylko, panie redaktorze, że to jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że wyborcy parlamentarni Lewicy i Koalicji Polskiej uwierzyli, że Rafał Trzaskowski ma większe szanse do pokonania Andrzeja Dudy niż Biedroń, Hołownia i Kosiniak-Kamysz. To był powód, dla którego Rafał Trzaskowski jest w drugiej turze. Ponieważ większość wyborców opozycyjnych uwierzyła, że on ma większe szanse niż ci trzej inni. Mimo, że sondaże pokazywały coś innego. Okej, znalazł się i to przegrał. W związku z czym przegrali wszyscy. I te mniejsze, i ta największa partia. Dlatego jeżeli mówię, że my wszyscy powinniśmy się stuknąć w piersi i zastanowić się nad sobą, nie w duchu właśnie, żeby sobie coś wyciągać, tylko żeby się powiedzieć sobie, chłopaki, no coś jest, kurczę, nie tak z nami, że nam to ciągle nie wychodzi. No może zróbmy jakoś inaczej, to może wtedy wyjdzie. Bo Einstein powiedział, że jak ktoś robi to samo, a oczekuje innych rezultatów, to jest, przepraszam, idiotą. No to zobaczymy. Mamy 3 lata, za 3 lata wybory parlamentarne i wybory samorządowe. W jakim kształcie będzie samorząd za 3 lata, zobaczymy. Natomiast na pewno, przynajmniej według kalendarza wyborczego, za 3 lata 2 razy będziemy emocjonować się kampanią wyborczą. Moim Państwa gościem był Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej. Dziękuję, Panie Marszałku, serdecznie. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.